witam Was 17 lipca 2017 roku w kolejnym odcinku Oczami kierowcy osobówki. Dzisiaj odcinek trochę inny, bo będziemy jeździć wkoło komina po Świnoujściu. Jest do załatwienia parę spraw, także zejdzie cały dzień na to. A jak to będzie wyglądało, to zobaczycie w dalszej części filmu. No i już idziemy sobie na biuro przepustek załatwić wjazd na teren stoczni samochodem. Muszę wymiankę zabrać ze sobą, jak teraz będę jechał do portu wojennego, wymienić poszewki, prześcieradła, później to wszystko przywieźć z powrotem tutaj. Przepustka załatwiona. Teraz tylko musimy wyjechać z parkingu spod i wjechać do środka. Teraz muszę się nie dać rozjechać jakiemuś żurawiowi ani żadnej ciężarówce z podnośnikiem. I będzie gitara. I już podjeżdżamy na miejsce. Lecimy z powrotem na bramę, oddać przepustkę, którą i tak będę musiał pobrać jeszcze raz dzisiaj. No, zezwolenie na wywóz, przewóz załatwiłem. Tych szpargałów na prześcieradła, nie? Pozwolenie. No ale nic. Dobra, fitologia jedna załatwiona. I lecimy dalej. Teraz prom, nie wiem o której jest. Nie patrzyłem. Ale najważniejsze, żeby długo nie czekać, jak już tam dojadę. To będzie dramat. Ustawieni w kolejce. Kilka promów ze 4. Teraz pewno będą chodzić nieregularnie, także może szybko pójdzie. W końcu stoimy na promie po dwóch. Albo nie, bo jeszcze muszę jedną rzecz załatwić.
załatwić w sztabie, to na razie muszę wejść tak o, a później się wrócę po wymiankę. Godzina 10:30. Wyjeżdżamy już. Już żeśmy wyszli z portu. Teraz jedziemy z powrotem na stocznię po wymiance. Swoich spraw nie załatwiłem, bo tam w sztabie mają pracę własną i dopiero po południu. A po południu to ja nie będę czekał, bo ja tam mam jeszcze na stoczni jedną rzecz do ogarnięcia. No, tak to wygląda i teraz pędzimy na promy. Kolejne 2 godziny z życia pewno wyciągnięte będą, no ale nic. 11:05, wjeżdżamy na prom. Wychodzi na to, że długo nie musiałem czekać. Taka rekompensata za drogę w tamtą stronę. Dzień dobry, po raz drugi na stoczni. Znajome rejony. Mamy godzinę 17:30, jedziemy na prom. Z promu do internatu. Koniec walki na dzisiaj. Kolejna rzecz, która nie została zrealizowana. Tym razem na stoczni, ale to na kiedy indziej. Jak nie ma kolejki o tej godzinie, elegancko trafiłem na pro. Kurwa, mądre było. Chuj mądre to było. No i jesteśmy pod przytułkiem.